Witajcie kochani w mojej kuchni rodziny Januszy w kolejnym odcinku serii Wy proponujecie, Kondoliza gotuje. Dzisiaj kochani wybraliśmy ja i wy wybraliśmy komentarz pana Jankes podłoga 1. Pan napisał w komentarzu, że próbuje po raz kolejny, no i udało mu się, miał najwięcej lajków, to znaczy wyście wybrali jego komentarz. Kochani, próbujcie, tak jak pan Jankes, drugi raz zaproponował tą samą propozycję i jednak wygrał. Także zachęcam, nie zniechęcajcie się. I teraz kochani, bierzemy się zaraz do roboty. A więc... w głowie mi się zakręciło. Jego komentarz to był? Słuchajcie, w głowie się... Dobra, startujemy. Kochani, komentarz pana Jankesa był gołąbki w socie pomidorowym. A więc, to już bierzemy się do roboty. Przedstawię bohaterów. Najpierw... Może przedstawię pana Mielonego. Jedną taką paczuszkę. Jakie? Mielone ja mam, a nawet nie wiem, chyba drobiowe. Tak, drobiowe, spojrzałem na karteczkę. Mielone to mielone. Paczuszkę ryżu ugotowanego. Słuchajcie, ja daję do gołąbków natkę pietruszki, nie wiem jak kto. Jedno jajeczko daję, żeby to wszystko się do kupy zebrało. Liście sparzone, już przygotowane, żeby nie przedłużać. Sól, pieprz. Przecier, bulion i mąka. To wszystko są bohaterowie naszego dzisiejszego przepisu. Więc ja biorę się za mieszanie farszu na gołąbeczki. Tak jak już mówiłam wcześniej, zrobiłam te liście. A teraz wrzucamy sobie ryż. Już jedna paczuszka ryżu? Jedna, bo za dużo, nie chcę robić za dużo tego, po prostu ja zawsze robię więcej, to prawda? Dobra, nie zagaduj mnie, bo zapomnę co mam mówić. Pietruszeczkę sypiemy. Tak, jajeczko ja wbijam, nie wiem jak to, ale ja wbijam jajeczko. I sól. Ja tu mam sól akurat himalajską. Dobra, dajemy soli, prawdopodobnie jest zdrowsza, ale to się okaże wszystko. Pieprz, ten nie jest himalajski. Tak, o, i żeby farsz był taki niesuchy, daję deczko bulionu, który jest później potrzebny nam do, i to zamieszam, do sosu. O. Kochani, farsz mamy już wymieszany. Kapustkę, jak mówiłam, zaparzoną. Tutaj do garka dałam na dno troszeczkę oleju i kilka zaparzonych listków kapusty, żeby się później nie przypalało. No i cóż, do dzieła. Bierzemy sobie listki. Ja taką niewielką kapustę wzięłam, więc za dużo tych gołąbeczków nie zrobię dzisiaj. Ale to jest tylko wszystko... Na trzy osoby to starczy. I bierzemy sobie łyżeczkę farszu, zawijamy, różnie ludzie zawijają, a ja zawijam właśnie tak. I co, nigdy dzisiaj nie rozwinęły? Nie. I tak, zobaczcie, nawet tutaj jest dziurka, wychodzi trochę mielonego, nic nie stanie. Dlaczego? Ponieważ ja bardzo ciasno układam te gołąbki w garku i one tam się trzymają. No i co? No i lecimy z drugim gołąbkiem. Cóż, nasze gołąbki już się duszą w garku, już się gotują. Kochani, poukładałam gołąbeczki, przykryłam jeszcze z wierzchu liśćmi od kapusty i ja osobiście, nie wiem jak kto, zalewam te gołąbki wodą z kapusty, która się parzyła. Kapusta jest czyściutka, ona jest pakowana. W ogóle to bardzo jestem zachwycona tą kapustą. Kapusta na gołąbki. Minutka jest gotowa. I teraz bierzemy się za sos.
Więc włączamy sobie palnik. Dajemy masełko i zasmażamy mąkę. Myślę, że chwilę musimy poczekać, bo garnek musi się zagrzać. Kochani, mamy podsmażoną lekko mąkę i teraz dodajemy do tego bulion. I mieszamy, intensywnie mieszamy, żeby to nam się zrobiło takie zagęszczenie. Oczywiście za chwilę będziemy też jeszcze próbować, smakować. To ma smak troszkę słoności od bulionu, tak? O, dolewamy tak, żeby... Wiecie, zawsze jak za rzadkie wyjdzie, to można rozbełtać trochę mąki z wodą i dodać, nie? A jak za gęste, to dodać wody. Teraz poczekamy, aż to nam się troszeczkę podgotuje. Spróbujemy, czy to potrzebne. Pewno potrzebny jest pieprz. No. Tu mamy pieprzyk. Tu bierzemy czystą łyżkę, żeby nikt nie mówił, że cię obamoczyłam. A tak jak kto lubi ostrzejszy sos. I tu przygotowuję, już zaczyna bul robić. Przygotowuję sobie, tylko żeby mi się ten nie przypalił. Przeciel. O, robi się taka fajna zawiesinka. I do, ja daję dużo przecieru, bo ja lubię sosy pomidorowe takie dosyć, wiecie, intensywne, nie? Przecierowe. Czy, tak, czy zupa pomidorowa, czy... Tu jeszcze mam bulion. To mi zgęstnieje od przecieru, więc dodam jeszcze tego bulioniku. O, sosik pomału będzie gotowy. Każdy robi inaczej, ja robię raz tak, troszeczkę inaczej czasami robię, ale dzisiaj postanowiłam zrobić właśnie na zasmażce. No, już słyszycie, że to bul robi, a sosik nasz jest pięknie, się wymieszało wszystko i teraz się tylko zagotuje, podgotuje, żeby mąka straciła surowość. A ja ubrudzę kolejną łyżkę i spróbuję. Dobre. Ale jeszcze gęste. Jeszcze jedna łyżka. Mam dużo łyżek, słuchajcie. Jeszcze troszkę gęste. Jeszcze troszeczkę tego bulionku dam. O. I cóż, jak gołąbki się ugotują, wtedy po prostu albo wkładamy sobie gołąbeczki do tego sosu, albo polewamy po prostu. Albo sobie polewamy na talerzu, nie? Niektórzy sobie sypią jakąś pietruszeczkę na wierzch, albo koperek nawet na te gołąbeczki. Ale to na zakończenie filmu. Zobaczymy. Wszystko zobaczycie. Wszystko zobaczymy, tak. A więc kochani, tak wyglądają nasze gołąbeczki w sosie pomidorowym z propozycji pana Jankesa. Panie Jankes, podobają się panu? Jeżeli tak, to super! A was, kochani widzowie, zapraszam do tego, abyście spróbowali zrobić. A ja spróbuję skonsumować. I spróbowali dalej wysilać się w komentarzach, bo może pojawicie się, tak jak pan Jankes, na kolejnym odcinku. Nie mogę mówić. Pechotka, kochani. Zapraszam na kolejny odcinek. I oczywiście na morze propozycji. Na razie.